Tu już niech pana prezydenta, pan premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że chętnie wystartuje na prezydenta, wiesz, jest gotów stanąć randki z Donaldem Tuskiem. Ja się nie dziwię, ja się nie dziwię, jak on ma ambicje jednak, żeby być prezesem Prawa i Sprawiedliwości. to musi ma to, wszystkiego, to... Wszystkiego, A wiesz co, myślę, że bardzo się nudzi, wiesz, to tak jak mówili o że to jest po prostu pracoholik, robokop, to wiesz, to naprawdę, to, to człowiek no teraz musi się męczyć, więc... A jakby miał dobry wynik, no to podbiłby swoje akcje. Przynajmniej w części Prawa i Sprawiedliwości, bo jest też część, która naprawdę jakoś specjalnie z nim nie sympatyzuje. I tak się zastanawiam, że gdyby tak Ma Mateusz Morawiecki stanął na czele Prawa i Sprawiedliwości, no to, 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 był, to nie dałoby się tego utrzymać w całości. Nie, no, 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 nie, 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 nie zakładajmy nie. tego. Nikt w tej chwili, drodzy Państwo, w pisie tego nie zakłada, bo Jarosław Kaczyński jest jednak. Ale nie, oczywiście, poza tym, no. Nie, no, bo... ostatnimi wynikami. Natomiast no, to już Morawiecki... Ale Mateusz Morawiecki myśli jednak o swojej przyszłości, no co tam dalej generalnie, więc. Pytanie tylko, czy realny jest taki scenariusz? Bo ja myślę, że to może być kandydat Prawa no, Duda, i Sprawiedliwości. Duda i na... stalarek sugerują, czy znaczy bardzo sugerują poparcie dla. No, wiesz, no, są są też ostatnie, wynika, że faktycznie on, że tak ludzie go wskazują, Polacy wskazują, że to byłby najlepszy kandydat Prawa i Sprawiedliwości, no może one są jakoś tam, nie wiem. Może są spontaniczne, a może nie są, no już nie, nie wnikam w to, ale generalnie, no, ale z drugiej strony, gdyby mieli kogoś wystawić, no to kogo? No przecież pan Bochański, no nie, absolutnie nie. No, był testowany, no, no raczej nic z tego nie wyjdzie. Drodzy Państwo, premier. No może była to szydło. Hmm? Wydaje mi się, że Kaczyński nie, nie układa jeszcze tych, tych układanek. Jest jeszcze za wcześnie, no w powiedzieć, po że, że zrobią dokładne skończy. badania detaliczne i będą tam po prostu brać... A finalnie radę... on zlekceważy badania i I badania... zrobi, co będzie chciał. Ja słyszałem, nawet jeżeli bawimy się w spekulacje, yy, że lubelski Włodasz Przemysław Czarnek, powtarzam, dwójka na lubelszczyźnie, była do wzięcia. I są różne... Yy... Że to Przemysław Czarnek chciałby wystartować? A powiedz mhm. mi, że nie. Nie, no to też jest człowiek ambicny, to absolutnie mu tego nie można duszyć. Natomiast, no, czy, czy dostałby się do drugiej tury? No, nie wiem, nie wiem. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.